Dajahao to jest suplement do nagrania o lokalizacji produktu. Nagranie to już wcześniej opublikowaliśmy na naszym kanale. Tutaj chciałem na żywym przykładzie, na dwóch takich samych produktach pokazać Wam, jaka jest różnica między dobrze zlokalizowanym produktem, a źle zlokalizowanym produktem. Po lewej stronie macie nasze dobre mleko, polskie mleko, które w żaden sposób nie zostało poddane procesowi lokalizacji produktu, a po prawej stronie mamy mleko niemieckie, którego opakowanie zostało całkowicie zlokalizowane. Oczywiście pod żadnym względem, pod żadnym pozorem niemieckiego mleka bym nie kupił, dlatego musiałem się udać bezpośrednio do supermarketu, żeby Wam to pokazać, ale uważam, że jest to rzecz potrzebna, aby wszyscy naocznie zobaczyli, jaka jest różnica. Niestety, czy stety, dobrze dla Niemców, oni robią lokalizację produktu i eksport do Chin bardzo dobrze, powinniśmy się od nich uczyć. Zauważcie, na opakowaniu niemieckim mamy wyraźną niemiecką flagę, mamy napis po angielsku, nie po niemiecku, tylko po angielsku i po chińsku. Zatem widzicie, że nawet niemiecki nie jest ważny dla Niemców, a ważnym dla Niemców jest język angielski. Dalej widzimy na niemieckim opakowaniu również nazwa producenta. Tutaj ta nazwa producenta to jest nieważne. W każdym razie jest również przetłumaczona, czy też została użyta również chińska nazwa Deja. De to jest zresztą wskazanie na kraj pochodzenia, ponieważ po chińsku Niemcy to jest Deguo. Zatem również jest tutaj budowanie marki. Jeżeli ta marka stanie się bardziej rozpoznawalna, wtedy być może będą Niemcy rezygnować zupełnie z niemieckiej nazwy i zatrzymają tylko tą chińską. Tak czy inaczej jest budowanie marki. Natomiast polskie mleko dobre, no żaden Chińczyk nie wypowie tego dobre. Musi być nazwa również po chińsku, aby Chińczycy mogli między sobą rozmawiać, porozumiewać i polecać sobie daną markę. Zwróćcie również uwagę na cenę. Mleko niemieckie jest przecenione z 16 juanów na 12 juanów, co jest tam dokładnie z 16,90 na 12,80. A nasze polskie mleko nieprzecenione jest po 9,50, więc wystarczy to opakowanie zmienić, aby znacznie móc podnieść cenę, móc sobie podnieść marżę i kontynuować sprzedaż na rynku chińskim. Kolejna ważna to wskazówka jest. I chyba wreszcie ostatnia ważna wskazówka, jaką chciałem się tutaj podzielić. Mleko niemieckie również jest sprzedawane w takich małych, indywidualnych opakowaniach. Jest tak dlatego, że Chińczycy w trochę inny sposób korzystają z mleka. Oni traktują mleko bardziej jak taki napój odżywczy, często więc zabierają ze sobą taki mały kartonik 200 ml mleka, nie wiem, ze sobą, czy do szkoły, czy do pracy, do biura i zaspokajają w ten sposób swoje pragnienie. Więc tutaj mamy taki już 12-pak z gotowym mlekiem. Takie mleka również Chińczycy wręczają sobie jako prezenty, kiedy idą w odwiedziny, szczególnie do starszych osób, czy do rodziny z dzieckiem. Polskie produkty tego nie robią. Nie wiem dlaczego. Czy polscy producenci nie wiedzą? Nie wiem. W każdym razie warto się zorientować i również lokalizować produkt pod względem wielkości opakowań lub różnego rodzaju opakowań dostosowanych do sposobu korzystania z danego produktu przez Chińczyków. No, żeby tutaj dla przeciwwagi coś powiedzieć, to załóżmy, że do Ameryki wysyłalibyśmy butelki takie jednogalonowe, czy tam około 5-litrowe,
ponieważ Amerykanie przyzwyczajeni są do kupowania dużych ilości wszelkich produktów i przechowywania w lodówce dłużej. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że to dodatkowe wideo pomoże zrozumieć potrzebę lokalizacji produktów. Jak zwykle zapraszam do subskrypcji, komentowania, zadawajcie nam pytania i do następnego odcinka. Bao Chilian Xi, zaijian.